Dzisiaj Jezus Chrystus daje nieprawdopodobną obietnicę Natanaelowi. Ona jest naprawdę niesamowita. Natanael na początku wątpi w Jezusa Chrystusa, jednak spotyka się z nim osobiście i słyszy od Zbawiciela o tym, że wie o jakiejś sytuacji, o której nikt nie ma prawa wiedzieć. Dla niego jest to wydarzenie wręcz nadprzyrodzone. Przekonuje go to wydarzenie do tego, że Jezus prawdziwie jest Zbawicielem. Ma jakiś niesamowity wgląd w jego życie. Ma jakąś wiedzę, która nie jest znana zwykłemu człowiekowi. Natomiast co robi Jezus? Obiecuje, że Natanael zobaczy jeszcze więcej aniołów wstępujących na stronę człowieczego. Tak naprawdę do końca nie wiemy, o co może Jezusowi chodzić. Nie, trudno nam sobie wyobrazić tą scenę. Możemy podejrzewać, że chodzi o niebo, że chodzi o pełne poznanie Boga, że chodzi o jakąś bliskość z Bogiem, o jakiś wzrok duchowy. To jest również obietnica dla nas. Może mamy doświadczenie takiej niesamowitej ingerencji Boga w nasze życie. Ale Bóg nam obiecuje, tak jak obiecuje Natanaelowi, że zobaczymy jeszcze więcej. Dzisiaj święto świętych archaniołów, Michała, Gabriela, Rafała, oni się wpatrują w Boga, patrzą na Niego taki, jaki jest. I nasz udział w niebie będzie taki sam. Też będziemy oglądać Boga rzeczywiście taki, jaki jest. To powód do radości.